Cześć, cześć, jestem Przemyt Games. Witam was w, czymś co dawno nie było, Farming Simulator rosyjski PGR. Dzisiaj jest Fuzim. Dzień dobry. Nowy jest na kanale, prawdopodobnie niedługo się pojawią materiały z CS-a. To jeszcze zobaczymy, zależy Też od za. paru rzeczy. Ale dobrze, może nie gadajmy, tylko pracujmy. Jest dobra, odpalamy machinę. A którego mam wziąć? Nie wiem, który chcesz. Ja sobie elegancko światełka zapalę i przystępujemy do szykowania się do tej akcji, co mówiliśmy, czyli o zastosowaniu tym słowem. Jak widać, podjadę nawet specjalnie. O, kupiliśmy nową samą zbierajkę. Trochę hajsu przybyło. Więc dobra, gdzie ty jedziesz? Obojętnie. A to jak chcesz. Tu na jakieś mniejsze pole. Tutaj mamy takich mniejszych do 14 i 19. No to ja No. pojadę na 20. Dobra. A i ustaw sobie na przeń. Sprawdzimy, co jest droższe. Czekaj. Ustaw sobie na jęczmień. Więc sobie weźmiesz ewentualnie 19 i 14, a później się pomyśli. Tutaj też w międzyczasie kosiliśmy po całej sosnówce. Tyle ile my nakosiliśmy, to cały jeden silos. I jeszcze nam zostało, więc. Więc chyba z kukurydzy już nie będziemy robić tak jak co roku, że na tym polu była kukurydza. No trzeba to pole powiększyć. Światełka. Lecimy. No to jakoś nawieziony jest. O. Gdzie ty, panie, jedziesz? Wiem. No po. Aha, no okej. Sobie tam kukurydzę zostawiłem, ale... Dobra. Tak pojedziemy już. Więc dzisiaj będziemy raczej siać, rozsiewać, i ogólnie przygotowywać się do tej akcji, co wam mówiliśmy, więc jak widać, nie zginęło ona w tłumie, że mówiliśmy i zapomnimy. Tak, muszę wziąć nawet kamerkę, żeby widzieć, jak jechać. No dobra. Też nie wiem, czy to jest przed tym, jak... A tu jest zboże na polu. Gdzie? Na 14. Poczekaj, weź wysiądź. Nie, nie ma tej zboża. To czemu ja mam tu zboże? Po całości? Nie, tu. W jednym miejscu? A. No. No. To faktycznie. Skosić. Skosić to? A no możesz. I wtedy byś wziął ewentualnie tą. Samą zbierajkę i tam koło tego jak się sprzedaje. Mam tak. Albo nie, na samym zgrabiarce zostaw. Dobra. O, fail już mały. Dobra, możemy dalej. I właśnie tak jak mówiłem, nie wiem, czy ten odcinek się pokaże przed tym, jak pojawi się informacja na kanale Pixela, czy po tym. Bo ogólnie Pixelowi się karta prawdopodobnie graficzna spajczyła i... O, spaliła, przepraszam. Nie będzie przez pewien czas odcinków u niego na kanale. Więc, tak troszkę lipa.
Powiem tak. Więc, ale tutaj będą informacje na jego kanale. Zobaczymy. Też nie wiem, kiedy ten odcinek wrzucę, bo jeszcze mam jeden z tego. Z Downland Map. Pewnie to jest, zaraz się pokażę, więc widzieliście już ten odcinek. Więc no dobra, zobaczymy, jak to będzie wszystko. My tutaj w międzyczasie, ale widać, że naprawili jeden bug w tym update'cie, co był. Że jak się sieje, jest nawiezione, nie znika. Bardzo dobrze. Że nie trzeba od razu to siewać od nowa. Właśnie, mamy 164 tysiące. Ej. Ja tak gadam, a tutaj Ugi Co? siedzi i nic nie mówi. Skupiam się na koszeniu. No. Wiesz co? Wejdź sobie w sklep i Zunhammer. To jest Gwetechnik. Szczerze Co? mówiąc, moglibyśmy takie kupić. Ile to? 180 kucy potrzeba. A my mamy? To by pod case wchodziło. Bo jak wiecie, no my się zajmujemy też kiszonką. No i pasowały w końcu jakiś, jak to się mówi, szampoły skupić. A ten akurat jest bardzo fajny, bo ma kultywator z tyłu. Więc by nam to ułatwiło robotę. Dodatkowy moduł do kupienia, o, powiem tak. Kurde, ja prawie ostatnio sieję. O, jak ja jeżdżę. No, a jeszcze takich wydatków, no to sprzedaliśmy i kupiliśmy oraz taśmociąg, który jest na tym, na BGA i tam spychacz. Ale no to są takie zakupy wręcz prawie konieczne. Nie robiliśmy tego odcinka. Tam szumer z tym przyczepie zostawić. Tak. No to teraz my też siejemy słomę. Ze słomy, więc. A później tam na tą kukę, co tam zbieramy na ten most. To wtedy budowę mostu zrobię na jednym odcinku może. Wynajmie się właśnie specjalne mody, właśnie typu tej Traner. Graliśmy takie fajne nawet modziki, pokażę wam. Nie wiem, czy to tutaj będzie tak. Więcej. O, na takiego wmanika nawet ładnie wygląda, się prezentuje. I na takie Tatry. I prawdopodobnie będziemy tą z Tatrą robić większą. I tam są takie przyczepy do tego w komplecie, ale to mniej więcej pokazuje taki malutki spoiler. O. Malutki spoiler. Ale dobrze. Ruszajmy dalej. Dobra, teraz tą sumę zbiorę i będę dalej siał. No okej. Ja szczerze mówiąc, to taki mały fail z naszej strony. Tak trochę. No. Tak trochę duży. Tutaj prawie pewna rozpiętość siewnika. FPS. Wow. Ja też mam trochę lagi. Ile masz pingu? Aktualnie skaczę pomiędzy 70. Powinieneś mieć dobrze. Ale jak kusiłem, to w pewnym momencie miałem prawie 200. Może tak będziemy siać. Jakoś to pomoże w robieniu mniejszych pomijaków. No i też pasowałoby jakąś końcówkę kupić.
do naszego kombajna któregoś. Pod kukurydzę? Tak. Weź zobacz, ile kosztuje do New Hollanda i MF-a. Do New Hollanda 24 tysiące. No. A do MF-a najtańsza 34. Do już albo za 40. Do MF-a zaraz, ja sprawdzę, jaką MF-a mamy. No, Activia. No tak, to jest New Holland. A no tak, to jest... Nie, to jest Akros. MF. No. O, tutaj jest jakaś końcówka do słonecznika, ale... Na razie trzeba mieć odpowiedni nawet kombajn, żeby ją kupić sobie. Teraz tak troszkę z kabinki pojedziemy. No dobra. Trzymamy się środeczka. I jakoś nam to pójdzie. No dobra. Tak schodzimy z kursu lekko, ale damy radę. Jak tam u ciebie z tym sianiem jest? Skończyłem zbierać słomę. Aha. Ale chyba pójdę na 19, bo to będzie trzeba jeszcze zaorać. Wiesz co? Ten jeden kawałek, no to wiesz, możemy darować, ale jak chcesz, no to dobra. Wiesz, mamy mega dużo teraz roboty, dwójkę. Jeżeli tutaj była nas trójka, nawet i czwórka, no to wiesz, robota, jak to się mówi, w rękach się paliła. Ja szczerze mówiąc, nie mamy na tyle tych maszyn teraz. Bo teraz, jak wszędzie siejemy ten jęczmień, no to będzie mała lipa. Podczas żniw, no to przyda się więcej osób. Bo to dwóch kombajnistów. Jeden do zbierania. Ewentualnie. Jeden do zbierania, ewentualnie dwóch. I do odbierania, no to cztery. Trzy, cztery osoby. Plus jeszcze trawa. No to jeszcze lepiej. No to 19 jednak nie zasieje. Ale, a bo tam pewnie jest coś ciernisko. No. Poczekaj. Wiesz co? Możesz zasiać. Ponieważ ona jest, że nie wymaga zaorania. Aha. A my mamy te siewniki z kultywatorami. Dobra. Więc dawaj, panie. To chyba było jedno sianie po oraniu. Jakoś tak. Wiem, że jeszcze trochę można. Czy mi się wydaje, czy znowu na 16? Naprawdę? Co tam jest? Aha, więc jeszcze teraz żniwa szybkie zrobimy. Bo na 16 okazało się, że jest jeszcze soja. Ja mogę skosić. No dobra, jak tam chcesz. Czy ty chcesz? No wiesz co, tak żeby nie było nudno na odcinku, to może ja skoszę. A ja pozbieram słomę. Soi nie ma słomy niestety. A. Więc no dobra. Jeszcze takie resztki żniw.
Tam nie grałem, no i troszkę mi się zapomniało, widać. Najlepszy przykład. Ja tutaj mam 2-3 przejazdy i kończę. Tutaj już około 15 minut, więc prawdopodobnie jeszcze żniwa zrobimy, no i to będzie chyba koniec odcinka. Zobaczymy wszystko. No dobrze. Naprawdę? Już to naprawili? Nie. Teraz pewnie będziecie zastanawiacie, o co mi chodziło. O takiego buga. Nie wiem, czy to nawet bugiem można nazwać. Że jak się włączyłem ten tempomat trójką i się przycisnęło dwójkę, to nawet można było maksymalną prędkością coś robić. A teraz, jak widać, nie działa to już. Musieli to naprawić. A szkoda, było bardzo fajne. No, niestety nie działa. No trudno. W życiu i takie są przypadki. Skończyłeś już? Jeszcze mam jeden przejazd i będę miał zasiane. A oczywiście też taki mały spoiler zrobię. Planuję nową serię. To jest kilkuodcinkową, zaraz wam powiem. Bo to jest, będzie tyle odcinków, ile upraw. Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No to jest obornik. 10. No dobra. 9, 10, 11, 12 i 13. Nie, no tak. Czyli będzie około 13 odcinków takiej serii. Czy się opłaca? No to będę robił na polu z nowej mapki około 1,5 hektara. Będę różne rzeczy tam robił. Pierwszy odcinek trzcina cukrowa. Tam wytłumaczę, bo trzcinę cukrową można zbierać 3 razy. Jak się raz posieje, przez 3 lata możemy zbierać. Oczywiście w tym odcinku, o którym będę o tym mówił, podlinkuję kanał twórców do filmu, gdzie jest to opisane wszystko. Więc no, zapraszam, zobaczcie. Więc powiem tak, pytanie, czy się opłaca, czy się też nie opłaca? No, zobaczymy. Nowa seria? Tak. To wiesz, to będzie taka seria kilkuodcinkowa. Typu, czy się na przykład, nie wiem, opłaca siać, nie wiem, ziemniaki, buraki. Takie coś. Aha. Taka czysto informacyjna. Polecam akurat tamto z moich pomiarów. Oczywiście, bo w statystykach można mieć na przykład, nie wiem, zaorany obszar. Takie coś mamy. Tamte pole ma dokładnie 1,5 hektara. Więc no to wiadomo. To wszystko zarobimy, podzielić przez 1,5. Będziemy mieli, ile z hektara nam wychodzi. A tutaj już zjeżdżam. Światło nie będę wyłączał, ale te tylnie robocze oczywiście. Ale Case ma dziwny klakson. Taki trochę jak samochodzik. No, taki samochodzik. Dobra, ja tego nie będę tutaj sprzętu chował. O. To dosłownie zaraz jadę. Aha. Wyłączyłem, a jeszcze w locie. Którego brałeś? New Holanda. Aha. To ja sobie pojadę MF. Popędzę. Ja tu sobie będę siał. A widzisz.
O dziwo, MF u nas ma więcej. Chociaż nie o dziwo, bo jest MF większy. Ma około 2,1 motogodzin. A New Holland podaje, że niecałe dwie. Więc, no... Zobaczymy. I też właśnie nie wiem, czy przypadkiem nie rozbudować serii, tutaj czy się opłaca o jak gdyby odjęcie kosztów tego. Chociaż tego, jak to się mówi, zakupu maszyn do uprawy tego. A co jest w planach do kupna? No wiesz, tak, trzcina cukrowa, no to musisz kupić się sadzarkę odpowiednią. Kombajn. I tutaj od razu się opłaca kupować case'a dużego, bo ten taki kombajn, taki mały traktora, on jest bardzo mały. I nim się mega dużo napracujemy. I to się naprawdę nie będzie opłacać. No to wiesz, plus jeszcze jakieś, jeżeli chcemy to urozmaicić, no to możemy jakieś takie przyczepy, jak to się mówi, te przeładunkowe, co mają ten kosz podnoszony. Na mapce tej z dodatku dostajemy to na start. Najmniejszy ten kombajnik, sadzarkę i najmniejszą tą przyczepę przeładunkową. A tak, gdybyśmy chcieli tak normalnie, no to zobaczymy. Oczywiście chyba rozbuduję takie coś, czy odjąć od tego, kiedy nam się inwestycja zwróci. No. Czyli takie podsumowanie kosztów wydanych i pieniędzy, tak. Które... Tak, i które zarobimy, i potencjalnego zysku. Ewentualnie kiedy nam się to zwróci. Podam oczywiście cen prawdopodobnie najtańszego zestawu oraz tego najdroższego. No, zboża oczywiście będą na taniej wychodzić prawdopodobnie. Nie wiem jeszcze tego. No bo no, kombajna mamy prawie na początku. Więc no, zobaczymy. No dobrze. Tak trochę szczerze mówiąc, dawno nie kusiłem MF-em z kabiny. Więc zobaczymy, czy się na przykład soja opłaca, czy się opłaca słonecznik. To są takie wręcz nurtujące pytania każdego gracza farminga. No to nie wiadomo co siać praktycznie. Czy się opłaca? No tak. No wiesz, oczywiście ceny mogą być różne, w zależności od tego, czy... Nie wiem, będziemy cały czas sprzedawać to. Czy będzie duże zapotrzebowanie? Na przykład wełna kosztuje normalnie około 7 tysięcy. To nagle podskakuje, potrafi podskoczyć nawet do 11 tysięcy, więc no... To zależy. Ale no, tak średnio... Zobaczymy. Więc no... Zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie fajna seria, wyjdzie. No, a tutaj tej soi nawet, tak szczerze mówiąc, jest dosyć dużo. Mamy 23 minuty odcinka, zaraz będziemy kończyć. Ja po dwóch przejazdach mam 22%. Kawałek jeszcze zresztą. Aha. No to jakbyś mógł, to weź przyprowadź tą taterkę. Dobra, czekaj. A chociaż może tutaj wyrobię się na jeden zbiornik. Tego to ja nie wiem. Ale wiem, że trzeba będzie poszerzać to pole. Połączyć. Tak, tutaj mamy 16-21, no to można ją połączyć śmiało. Fakt, trochę łonek stracimy, ale mamy jeszcze dużo, na przykład tak, teraz mam skoszone około 33-34, to jest tak na dole mapy. 35-36, tak samo. Ja teraz nawet pokażę, gdzie to jest dokładnie. To są tutaj te obszary. O, tutaj są bardzo ładne łąki, dużo ich jest. Duże łąki. Więc no zobaczymy. Później no, jak dojdziemy, no naprawdę do takiego szczytnego, że tutaj wszystkie pole będziemy mieli. No to niektóre pola poświęcimy na łąkę. Albo będziemy po prostu brać i jakoś tam
O, jedzie. Zobaczyłem. O, uważaj pani. Ja mam już 2800. Więc no. Już na razie, że mówiąc, nie pamiętam, ile MF ma pojemności. A mogę do ciebie wsiąść? Nie, właśnie jeszcze nie dodali modu pasażera. Szkoda, a chociaż sprawdź. Aha, ty biegniesz więcej niż 10 km na godzinę. Nie możesz? Nie. No, mam nadzieję, że to w przyszłości naprawię. Chociaż u nas na farmie stoi taki pick-up. On ma mod pasażera. On jest bardzo fajny. Więc... akurat ma 5 osób, muszę wejść. W miarę realistycznie zrobiony. Nie, chyba ja się zmieszczę na tym polu z jednym zbiornikiem. Bo co, jak nie złożę, aż tak bardzo nie sypię. To odstawić Tatrę? No możesz. Chyba, że nie. Raczej nie będzie. Nie wiem, jak chcesz, możesz przyjechać pick-upem. To wtedy pokażę ci ten mod pasażera. Powiem tak, teraz jak się zastanawiam, to będzie więcej niż ponad tych 13 czy tam 15 odcinków. Bo plus jeszcze krowy. No na przykład wypożyczanie maszyn. Więc no to będzie trochę tych odcinków. Ale no to są czysto informacyjne odcinki. Zobaczymy. Są takie z wiedzy praktycznie podstawowej. Patrz. Patrz się na miejsce pasażera z przodu. No. Siema. Poczekaj, dobra. Wysiadam, bo robota panie czeka. I tak można 5 osób wejść. Chcesz pokosić? Możesz dać. To ty możesz posiać. No właśnie. Tutaj wyłączyłem, bo paliwo. O, jak widać. Jeszcze pokażę nasze nowe zakupy. No tutaj łyżka, ona była. Tak, podbierak do silosów. Tutaj, no wiadomo, taśmociąg górnotransportowy. Tutaj podajnik. Tutaj taki sam drugi podajnik. Spychacz do ciągnika, no, będzie nam się przydawał. Między innymi tam do tej słomy. Ja tutaj sprawdzę, ile mamy. 15% wypełnienia, no to już możemy było kupować. I tutaj zobaczcie. To jest tak, wygląda pełny ten silos. No, tutaj trochę, tutaj na przykład mogłoby się jeszcze zmieścić, ale jak widzicie, fermentacja już mamy 16%. O. Teraz walterką. Byłem takim na serii, szczerze mówiąc, jednym z ulubionych ciągników. Jaki? Ta właśnie biała walterka. Bo mamy przypisane mniej więcej, który jest czyj ciągnik. I moja jest biała walterka. Mój jest żaden. No na razie, bo no... Piksela nie wiem. Oj, trzeba by było tak zrobić. Krzyśka wiem, że jest na pewno... I moja jest jeszcze taterka, ale... Krzyśka jest na pewno... Oj, 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 chyba zielona walterka. Wiktor... jeszcze tutaj znam grami, no... Tutaj akurat Wiktor i Fuzji nie znają się. Aha, tutaj dwóch mam na mapie Fuzji zaznaczonych. Bug często spotkany. A no dobra. Więc no tutaj Wiktora jest... też żaden.
jak jeszcze Dawid z nami grał, no to z niego jest Casey, prawdopodobnie wróci. Ale no, no to będzie jego case. A jeszcze Zeta, no to Zeta prawdopodobnie jest Pixela. Chyba że właściciel Zetora wróci, no to trzeba będzie dokupić ciągników. Taki oto u nas taki mały galimatias jest. Tak jak na PGR-ze. Powiem tak, dużo roboty. Ciekawe, czy na jeden przejazd to zrobię. Nie wiem, ja zaraz do ciebie przyjadę. Albo po pick-upa. O, idę. Ja tak idealnie prawie. Jak to się mówi, wymierzone, full control. Tak idealnie biorę na przejazd to, co mi zostało. Ja też tak mam akurat teraz. Dobra. Ja już myślałem, że się tepnąłem gdzieś. Znowu. Dobrze. Pojadę, odstawię te maszyny. Co? Dobrze. No. I będziemy kończyć ten odcinek. Dobra. Bo też 30 minut nagrania. Nie będziemy widzów przecież zanudzać. To przyjadę do końca i kończymy? Poczekaj. Zobacz. Ja tutaj już jadę. Ile ty tam masz na pace? O, 5, właśnie, 500. Ej, co najlepsze, właśnie teraz przejeżdżam przez takiego jak gdyby fikcyjnego ciebie. Dosłownie, jest gość, ma nick Fuzzy i tutaj tak stoi. Nawet będziesz mógł później sobie zobaczyć na nagraniu. No. Ej, widzisz, że ja tak stoję tak trochę na podwyższeniu? No. No, no to ja stoję na tobie, jak gdyby. Ile masz ton? 5600. No to nawet ładnie osypało. Więc dobra. Zaraz. Więc takim oto akcentem się z wami żegnamy. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrypcję po więcej, bo dawno tego odcinka nie było. Trochę się mobilizowaliśmy długo, żeby to nagrać. No. No to trzymajcie się i cześć. Cześć.